Wraz z odmrażaniem kolejnych sektorów gospodarki zwiększają się społeczne potrzeby, dlatego od poniedziałku stopniowo zostają zwiększane liczby tramwajowych kursów. Odwieszane zostają poszczególne linie, a także rozkłady jazdy obowiązujące w dni robocze. Pierwsze zmiany dotyczą linii numer 6, 7, 11, 19, 20, które kursują pomiędzy największymi miastami metropolii. Kolejne modyfikacje w komunikacji tramwajowej zostaną wprowadzone na przełomie maja i czerwca. Od połowy marca wprowadzono w sumie około 600 takich modyfikacji. Jak podkreśla ZTM, funkcjonowanie komunikacji tramwajowej nie zostanie przywrócone do takiego stanu jak sprzed epidemii. Powodem są prace modernizacyjne i optymalizacje, które przy okazji mają wyjść pasażerom na lepsze. Rozkłady jazdy są na bieżąco aktualizowane, dlatego zaleca się, aby przed wyjściem na autobus lub tramwaj sprawdzić połączenia w internecie.